Yo. Yo. Co tam? Ano, jedziemy sobie znów na Flohmarkt. Jedziemy do Berfelden. Tak. Byliśmy tam, chyba z półtora miesiąca temu. Także widzimy się na miejscu i będziemy wam meldować od razu, jak coś tylko fajnego znajdziemy. Życzę nam powodzonka. Oczywiście dzisiaj ograniczony budżet, 30 euro. Chyba że trafi się naprawdę jakaś okazja. Jakaś perełka. Tak, zawsze mamy jakiś większy budżet ze sobą w kieszeni. Budżet, no więcej pieniążków. Ale 30 euro. Max. Zobaczymy. Zobaczymy, co wpadnie. Zobaczymy, co wpadnie. Życzę Cię powodzenia. Witam. Jaka fajna stara gra. Ale nie ma pionków. Chyba to różne były gry w środku. Tu ma pudełko. Też fajne rzeczy są takie stare gry. Halma. Ja ładne ma malowanie. Lubi kartoniki. A tu co mamy? Bawaria, porcelanka. Ciekawa. A ten kryształ. Ten jest ładny za trójeczkę. Tak, patrzyłem się na to. Ładny kryształ za trójeczkę. Kurde. 3 euro. Natalia szuka Disco Pola. Ojej. Robi Williams też ma fajny sens. Patrz, Game of Thrones. Game of Thrones. O kurde. Komplety sztafli. Fajne. Kurde. To jest Polecamy. Bardzo fajny film. O czasach Lutra. O czasach reformacji. Jak się gość ukrywał przed inkwizycją, przed prześladowaniami. Fajnie widział, polecamy. Polecamy, fajny film. No, kurde. Bardzo ładna ramka. Bardzo ładna ramka. Ale to raczej jest na obraz. Made in Italy. Ta depozę, no ja mam już z tego. Mam już z tego. Z tej samej marki, ale nie wiem, czy jest ta sama, czy inna. Już nie pamiętam. Patrzcie na to. Ale rewelacja. I to wszystko w tym samym klimacie zrobione. Talerzyk na ścianę. Piękna kanka. A ja. Piękne rzeczy. Cajk. Piękne rzeczy, kurczę. Fajnie zrobione. Nic specjalnego. To co jest? O kurcze. Ale zestawik. Bawaria. Przepiękne. Taki pucharek, z takiego pucharka pić. Tutaj ma całą serię, kurczę, tych kobaltowy kolor. To nawet nie mam pojęcia, co to jest. Dziwny kształt. O, to jest mega. Szkiełeczko. Ta nóżka jest w środku pusta. Widzicie? Bardzo leciutkie. Jaki fajny mały aparat. Idealny do dłoni. Czekaj, ile to ma megapikseli. Jaki zoom. Ojej. A, ciekawe. Jakie fajne. Z drewna. Drewno? Nie, to nie jest drewno. To jest jakaś kurde pianka. Ale ciekawie zrobione. Uwielbiam sztukę. Śliczny. Może mnie nie okrzyczą, że tu nagrywam. Super. Tu ma pani zawsze ładne rzeczy. Teraz tym razem
taka płyteczka mnie zainteresowała. Villeroy Boch Rusticana. Pewnie na jakiś garnek, żeby postawić. Fajne. I to jest posrebrzane. A ta druga? A ta druga? Przepiękne. Wie viel kostet? 10 aber ich habe das Stück. Dziesiątkę za jedną. Zusammen 15. Ja. Niezły mosiąc. Na groby się też coś znajdzie. Masywne. Na kamieniu. Posrebrzone, ale bardzo ładne. Z 90er Auflage. Was kosten? Die Löffel? Die vier. 2 euro eine. Bardzo ładne. Złotko za 10 euro. Nie wiem, czy brać, czy nie brać. To jest miedziane i emaliowane. Bardzo ładne. Wie viel kostet? 8 euro. Ale jest nieponiszczone. Piękny talerz, Julii. Angielski? Nie wiem, czy angielski? Nie, Hutchen Reuter. Wolicie. Fajne figurki. Gołąbek. Fajnie zrobione z chyba podków. Fajnie zrobione. To co to będzie? Ciekawe to jest. Wygląda jak jakiś osmański przyrząd na wrzątek. Pokazuj. Pokażę ci, co wychowało. O kurde, co to jest? Dinuś taki Dinuś z gzela. Ale jajca. No. I osiołek? Nie, królik. No mega. Za 1 euro 2. Super, no. Super. 2 za 50, nie, 1 za 50 euro. No. A ciekawe, polowanie. Szlachty. A tam jest uciekający jeleń. Super. Zawsze mi się podobały maszyny. Do pisania. Richard Muller, Hamburg. Świetna. No ale trzymajcie takie coś w domu. To tak nie bardzo. Tutaj mamy stary album. Jest zdjęcia. Jeszcze puste są strony. W ogóle podobał mi się ten młody. Gdyż chciałam podobny tatuaż zrobić sobie na próbę. Ale... jakoś odwiodłam się od tego pomysłu. Mówię, nie, nie trzeba zdabiać swojego ciała takimi rzeczami. Ale ci, co mają, to jak najbardziej szanuję. Podobają mi się u innych tatuaże. I stare są te albumy. Jeszcze staro niemieckie pismo. No, wzięłam w końcu dwa albumy. Się zastanawiałam. No, zastanawiałam się, jak można się zastanawiać, po 1 euro zabrałam. Były. Jeszcze są puste, można je uzupełnić. Za 1 jakieś... euro, Natalia, to się nie ma co zastanawiać. Mam Polaroida, może z Polaroida pokaż by weszło. Drugiego. Zdjęcie. Trzymaj. Z Polaroida, to jest nawet stary. 36 rok. No super, wywołamy sobie zdjęcia. Może w takim i formacie? I w takim formacie będziemy trzymać, będziemy mieli taki mały album. Fajnie. To jest fajne. Ciężkie to jest. Spodziewałem się, że to jest lżejsze.
Di Pinto a mano. Skąd to jest? To jest jakaś replika z San Marino chyba. San Marino? Mhm. Albo Rip San Marino, albo jakaś, nie wiem, replika, albo jakaś pamiątka. A to co to? No, no to nic. Nie. No, niesygnowane. To też, wszystko, nic. Lipa. Te są naprawdę śliczne. Ale ładne, no. Te są naprawdę śliczne. Śliczne obrazki. To będzie z tej samej miejscowości. Tak podejrzewam. Nie ma tu gdzieś informacji z tyłu? Nie ma. Na tym nie ma. Nie ma. Tutaj też nie ma. Fajny zestawik. Żaden sygnator, ale ładnie wygląda. Wydaje mi się, że za 5 euro to będzie dobry zakup. Tym, że kurczę, już jej nie można użyć. To jest stara waga szalkowa. Czy za 5 euro warto? Ładne. Powiem ci, Daniel. Muszę inaczej chwycić, żeby pokazać, z czego to jest. A to jest przede mną chyba ten, czeski, no nie? Tak, to jest czeskie. Ale byk. To jest, kurczę, ten, nie? Bomisze coś. Bomboniera. Bomboniera. Westminster. Świetny, kurczę. Uwielbiam kwiatuszki. Ja? Po ile? 4 euro? No przecież to nie wypada nie wziąć. Nie wypada nie wziąć. Euro. Piękne szkło. Tutaj mają powystawiane piękne rzeczy. Srebra. To też srebro. WMF? Nie, to nie jest srebro, to będzie posrebrzane. Przepraszam was. Tutaj wychodzi żółty kolor. Patrzcie na to. To jest włoska robota. To jest włoska robota mikroceramika, o ile dobrze pamiętam, się to tak nazywa. Albo mikroporcelana. To jest dopiero żmudna praca. Ale jaki efekt. To jest wow. Widelczyki. Pochoruje na sztućce. Za 6 euro jeden. Tu jest drugi. Oczywiście sreberko 800. Widać to bicie? Chyba widać, nie? Zadychę 2. Przepiękny obraz. Niby chaos, a jednak piękne. I ten też tutaj. Któryś miał chyba gdzieś uszkodzenie, albo to nie ten. A tutaj jest taka ryska. No, szkoda. Szkoda go, ale przepiękny jest. Ostatnio na filmie Sławka pojawiły się łyżeczki. I było pytanie w komentarzach, ile kosztuje. Więc taki zestaw ponad 700 euro. Nie jestem w stanie powiedzieć, ile to waży, ale są naprawdę ciężkie. Tutaj czas secesyjny i całe noże są ze srebra. Nawet ostrza są ze srebra. Za każdym razem mi się ten telefon, ta kamera odwraca w pionie, a nie w poziomie. Patrzy się, jaka piękna ramka drewniana. Może być stara. 2 euro? 2 euro. Ładne drewienko. Ano. Genauso, ja. Super. No. Źle trzymałam. Pierdoła ze mnie. Pokażę wam brzydala. Patrzcie, jaki brzydki. No, żeby świdra mieć, to już w ogóle szok. Kupiłem. No, za dyszkę. 2. Nie ma źle. Ale świetne, ale trochę kosztują. Oczywiście zboczenie, sprawdzenie każdego stempelka.
No, 40 euro za taką, za takiego kopucika i kurkę. Ale ładny to jest. Mamy dzika. Ui, 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 ui. Ale jest świetny. Tak się patrzę, co to jest, a to bocian. Polski bocian nasz. Ale ktoś ma śmiech. Dobra, jest coś upolowane za trójeczkę i to jest na wodę różaną dla fryzjera. Kraj pochodzenia, gdzieś tam Iran, Irak, coś takiego chyba będzie. Dobra, ja to bierę. Kurde, 20 euro chciał, ale to jest jeszcze za dużo dla mnie. To jest czas secesji, znowu. Posrebrzone. I to chyba jest cyna. Jakiś stop. Miedziane na pewno to nie jest. Chociaż, czekajcie, tutaj jest kolor. To chyba będzie mosiężne, przepraszam. Mosiężne to chyba jest. Kurde, za 15 euro. Nie. Natalia mówi nie. Das finden wir doch gar nicht da drin. Sowas. Das ist ohne Kopf. Das ist kopflos, gell? Ja, ja. So, zusammen. Ja, ich habe mich selbst verkleidet als Kapitän. Der christliche Seefahrt. I co to masz? Pierwsze muszę pieniądze znaleźć. Ile 12 euro chcę. To znaczy ja chcę 12 euro. I chcesz to wziąć? Ja to biorę. Kurde, byliśmy tyle razy w Heidelbergu i ani razu sobie nie kupiłem pamiątki. Ojej, a to będę miał pamiątkę z Heidelberga. I znowu się historia powtarza. Parę... Kurba, kurba. Kurde. Kurde. Pokaż to. Kurde. To się zapłonisz. Bo nagrywam na razie twoją klatę. This is so... so no, yeah, yeah, so. Warte. So. So? Mm-hmm. Oh, nie. Nee, ich hab keine Ahnung. Tak się mu spodobało. Mm. Każdy czegoś innego chce. Każdy coś innego lubi kupić sobie. No i pamiątki nie mam żadnej z Heidelberga. I Daniel stwierdził, że nie ma żadnej jak kupować, pamiątki. Jak kupować, no. To kupować konkretnie. To sind jetzt mal 30. No ładne to mi się. Jetzt kriegst du noch 8 euro. Ja wyczaiłem zegareczek Fossil. Co prawda nie działa, ale może uda się go naprawić. Koperta wydaje się być posrebrzana. No ale kurczę, no przecież za 5 euro biorę. Już przekroczyłem budżet, więc srał to pies. Niby nic, nie ma żadnej sygnatury, ale bardzo ładne. Mimo wszystko. Ósemeczkę. Punce wydają się brytyjskie, ale małe szanse, że to jest srebro. Idę zapytać do mistrza, który się zna na tym naprawdę dobrze. Fajne lusterko. Ale gdzie ja go dam? Gdzie bym go dała? Szczotka do niego i grzebyk do niego. Super. Wziąłam taki zestaw 6 kubeczków razem z kanką z Wexlera za 20 euro. Myślę, że się opłaca, bo to jest stara ceramika. Bardzo piękna. Mamy podobną w domu, także będę zadowolona. Ktoś musiał się bawić. I to jest srebro. To jest srebro. Ty tak z bliska ja, pokażę. 150 gram. 150 gram waży. On wie viel kostet? 300. Ma 300 euro. No, ale 300 ma, euro. Musi być tyle. To już nie jest cena za srebro, tylko za pracę. Wykonanie. I za wygląd. No. Ja to biorę. Za 10 euro. A nur für dich, ja? Gibt's nur kup, so wenig, limitiert. Super. I w pudełku. No to jest... Nie, ja cię grubo przekroczę budżet. Grubo. Natalia ogląda, nie może się zdecydować. To ja wam pokażę, jaką biżuterię tutaj kolega sprzedaje. No ty go chyba patrzyłaś kiedyś, nie? Oglądałaś go kiedyś. No, ale tutaj kupiłam też u pana sekretny giełdę. Kurde, nic nie mogę poradzić z nim. Ciężko go otworzyć. To lepiej, żeby się ciężko otwierał. Pusty. Pusty.
Cały czas jest przede mną i kupuje najlepsze fanty. Ale to mi się podoba, pudernica stara. Jest tak? Tu jest lusterko? I tu się z boku otwiera. Nie wiem, u kogo widziałam, ale u takiej pani, która ma kanał Klasyka. Pozdrawiamy serdecznie, chociaż pewnie nas nie ogląda, ale fajna rzecz. Rozpadało się, dlatego uciekamy i co kupiliśmy, to wam pokażemy na balkonie, a co kupiliśmy po kryjomu, to wam nie pokażemy. Zobaczymy, co wam pokażemy. Witamy ponownie. Jesteśmy już u siebie na balkoniku i pokażemy wam, zrobimy wam podsumowanie. Kurde, co tu będę dużo gadać. Porcelana, nie porcelana, ceramika. Tak, ceramika Wexler, Tyrol. Proszę, 20 euro z 6 kubeczkami do picia kompotu. Kompociku z truskawek. To jest... Dwie figurki z Grzela. Figurki z Grzela, jak tam zwał. Porcelana rosyjska. Tutaj sygnatura. Za jedną figurkę 50 centów było. Tutaj smok, tutaj królik. Rameczka bardzo ładnie zdobiona. Zależało nam tylko na samej ramie. Środek zostanie usunięty. To były... albumy. Takie albumy na małe zdjęcia i my wykorzystamy je na zdjęcia dla siebie. To będzie u nas, tu jest drugi, też z takimi małymi, znaczy na takie małe zdjęcia. I tutaj jeszcze Natalia kupiła biżuterię. Srebrne kolczyki. Srebrne kolczyki. Super, 925. Kupiłem jeszcze młynek do kawy, francuski. I to, powiem wam, jest też fajny strzał, bo jest w bardzo, bardzo, bardzo ładnym stanie. I ceny jego są też wysokie, a ja dałem za niego jedynie 10 euro. Jeśli ktoś wie, co to jest, to dajcie znać w komentarzu. Fryzjerski przyrząd do pokrapiania prawdopodobnie klienta wodą różaną. Z jakiego okresu, jakie lata to są, to kraj Maroko, Iran, Irak, gdzieś tam te strony. Czeskie szkło, tak myślę, że to jest czeskie, ponieważ wskazują na to te ozdoby, te zdobienia. Taka szkatułka z Heidelberga, 12 euro. Kupiłem to dla siebie, ponieważ nie mam żadnej pamiątki z Heidelberga, a byłem tam z Natalią już naprawdę dużo razy. No i jak raz kupić porządnie coś, co się mi spodobało, a nie jakiś tam magnes, który będzie tylko sobie wisiał na lodówce, nie? Talerzyk z Kaisera z dziczkami, bardzo ładne. Dziczki w zimie. Urzekły mnie naprawdę. Jak zobaczyłem, to po prostu kupiłem. Talerzyk, który mam nadzieję jest srebrny, chociaż w to wątpię. Mimo to, że ma tutaj naprawdę dużo bić. Wagę ma, jest z cienkiej blachy, magnesu nie ciągnie, więc kto wie, dam do sprawdzenia. A jeśli chodzi o srebro, które faktycznie jest srebrem, to nabyłem takie dwa widelczyki, które też już widzieliście, one były po 10 euro. Jeden mi się podoba bardziej, ten mi się bardziej podoba. Wykonanie jest mega, jest przepiękne. Proszę. O, tutaj widać punce. Tutaj jest bicie. No i zegarek Fossil w dobrym stanie, nawet bym powiedział w bardzo dobrym stanie, jak na swój wiek, w cenie 5 euro. No i chyba fan dnia. No i mogę powiedzieć spokojnie, że to jest taki niespodziewany fan dnia, chociaż ten zegarek i ten młynek to naprawdę zrobiły wypad. Tak się to prezentuje w całości. Mega zakupy. I żegnamy się już z wami. Mamy nadzieję, że się wam podobały nasze zakupy. I dajcie znać, co byście z tego nie kupili, a co byście kupili, a co byście zachowali dla siebie. Nawet jeśli by miało leżeć w szafce, byście mieli tego nie oglądać.
Żegnamy się z wami i miłego dnia wam życzymy jeszcze. Cześć i do zobaczenia. Hej! Ha.